Witam, kochani! Tu wasz Gekuś. Właśnie jedziemy do domu. Co? To mała Tirka. Co się stało, skarbie? Zgubiłaś smoczek? Nie martw się. Zaraz go znajdziemy. Do dzieła, mechanusie! Poszukaj wśród tych czerwonych róż. Znalazłeś coś? Sprawdź zielony żywopłot. Może coś tam widzisz? Ten smoczek musi gdzieś tu być. Bardzo mi przykro, skarbie. Nigdzie nie mogę znaleźć smoczka. A? Bluź! Gratki! Znalazłeś go! Chwileczkę, mała Tirko. A, mamy szczęśliwy finał. Dzięki za pomoc, kochani. Papatki! Czołem, kochani! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Mamy bardzo spokojny dzień i robimy wiosenne porządki. A cóż to znowu za hałas? Autobobuś? Nie wyglądasz dziś za dobrze. Śmiało, zbadamy cię, biedaczku. O, rety. Bobuś chyba jest chory. Zobaczymy, jak możemy mu pomóc. Pewnie w chłodnicy jest mało wody. Do dzieła, mechanusie! Nie, to nie chłodnica. Chwila, moment. O. Aha, nasz Bobuś ma wyciek oleju i przez to jego silnik strasznie chrypi. My to naprawimy. Już wiemy, czemu byłeś ponury. Bo olej cieknie ci z rury. Grinka zaspawa otwór raz, dwa. Na tej robocie świetnie się zna. Przykleję plaster i będzie klawo. Hurra! Bluź i Grinka! Brawo, brawo! Czujesz się lepiej, Bobusiu? Znowu zadowolony klient. Zawsze do usług. Odwiedzajcie warsztat Gekona. Papatki! Fiona Pożarowóz. Co się stało? Sikawka nie działa? Zaraz sprawdzę. Spoko, dętka, Fiono. Naprawimy raz, dwa. Wezmę najlepszy klucz. Hmm.
Dalej, mechanusie! Pomóżcie mi, proszę! Ojej! Nic ci nie jest, żółta? Cóż, problem rozwiązany, Fiona. Dziękujemy za wizytę w warsztacie Gekona. Papatki! Czołem, kochani! Witam w warsztacie Gekona. Dziś jest dużo błotka, więc nasza myjnia już gotowa. O, proszę! Mała Tirka przybywa na wielkie mycie. Cześć, mała Tirko. Ta wizyta to czysta frajda. Plum, plam i plusk. Gekko myjnia działa już. Coś tu nie gra. Ciągle jesteś brudna. No jasne. Nie dodaliśmy mydełka w płynie. Bez niego trudno dobrze wypucować auto. Mydełko sprawi taki cud, że zaraz zniknie wszelki brud. O! Dziwna sprawa. Przecież te szczotki powinny zmyć całą pianę. Aha! Już wiem! Mała Tirka jest nieduża, a te szczotki są za daleko. Myjnia się spisała. Mała Tirka jest śliczna i czysta. Duże brawka dla Gekusia. Pa! To mała Tirka i jej mama. Ciekawe, na co czekają. Czy nie da się przejechać przez ten tunel? Trzeba to sprawdzić. Jeju, to zwałka kamieni. Kolejna zwałka. Jesteśmy uwięzieni. Spokojnie, mam zestaw narzędzi. Przydałoby się coś większego.
Tina jest za słaba, by usunąć ten głaz. I jak my teraz stąd wyjdziemy? Tyle siły. Mamusia Tirki dziś wymiata. Zaraz zadzwonię do Eryka Koparki, żeby uprzątnął te głazy. Zapraszam na więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. Siemanko, kochani. Tu wasz Gekuś. Jest cudowny, słoneczny dzień i postanowiłem podglądać ptaszki. Ha, spójrzcie, to bliźnięta. Berry i Kerry. Chyba mają odjazdową zabawę. O nie! Berry miał wypadek. Prędko, mechanusie, ratujmy go. Kolowniczka Tina do akcji. Nie, Berry. Zaraz wyciągniemy cię z wody. Bluś? O! Hej! Hurra! Zrobię mały przegląd. To dziwne. Silnik nie chce zapalić. Busia Kerry pociesza brata. Jak milutko. O, wiedziałem, że coś nam tutaj wypłynie. Ta rybka utknęła w rurze wydechowej Berego. Dlatego silnik nie zapalał. Fajnie mieć wsparcie w czasie naprawy. To pomaga szybciej wrócić do formy. Dobrze, że rybce nic się nie stało. Koledzy się o nią martwili. Cóż, mamy szczęśliwy finał. Do zobaczonka wkrótce. Papatki! Czołem, kochani. Eryk Koparka przyjechał na przegląd. Musimy sprawdzić, czy jest na tyle sprawny, żeby kopać. Kto mi pomoże? Chyba dzisiaj wybiorę... żółtą. Wiem, że chcesz się bawić, ale praca w warsztacie również może być zabawą. Najpierw sprawdzimy twój silnik, Eryku. Chcę usłyszeć, jak ładnie warczy. Stać cię na dużo więcej, Eryku. Świetny chwyt, żółta! Pora sprawdzić stalowe gąsienice. Ostatnia część przeglądu, Eryku. Zobaczmy, jak działa twoje ramię koparki. Trzeba je naoliwić, żółta. Wspaniale, Eryku. Zakończyłeś przegląd i teraz możesz kopać rowy albo tunele. Chcesz z nimi zagrać, żółta? Czyli wolisz bawić się pracą. Wkrótce więcej zabaw przy pracy w naszym warsztacie Gekona. O, czołem, kochani.
Dziś lodomobilka Wiki ma przegląd. Dopieszczamy tu ostatnie szczegóły. Dzięki, Żółta. Czy mogę prosić o śrubokręt? Musicie uważać, bo w tej rurze jest zimne powietrze. Służy do zamrażania lodów. Żółta! Nie wciskaj guzika! Hanusie, za ratunek! A teraz skończmy naprawiać Wiki. Dzięki, Wiki! Pa, kochani! Czołem, kochani! Jestem Gekuś. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. To pierwsza wizyta małej Tirki w warsztacie. Dlatego ekipa warsztatu Gekona chce ją mega gorąco powitać. Cześć, mała Tirko. Denerwujesz się? Spokojnie. Znamy swój fach. Tak, mechanusie? Ojeju, wystraszyliśmy twoją córeczkę. Spoko, droga mamo. Znajdziemy ją. Gazu, mechanusie, trzeba szukać małej Tirki. Halo? O, mała Tirko. Gdzie ty możesz być? Schowałaś się, skarbie? Bo się denerwujesz. Wiesz co? Ja również. To jest twoja pierwsza wizyta. Chcieliśmy, by była super wyjątkowa. Więc nie masz się czego bać. I obiecuję, zajmiemy się tobą z wielką troską. Wszystko gra? Drzwi warsztatu otwarte już! Ta ekipa naprawi każdy wóz. Szerokie drogi, mała Tirko. Byłaś taka dzielna. Nie ma za co, mała Tirko. Dziękujemy, że odwiedziliście dzisiaj warsztat Gekona.